siłowni, o ile nie zmieni zdania. To są postulaty, a nie jakiekolwiek układanie się z rządem. Mamy trzy postulaty, z którymi dzisiaj tutaj jesteśmy. Nieporozumienie, bardzo proszę nie mylić. Pierwszy postulat to jest kwestia odejścia od szkodliwych zapisów Zielonego Ładu. Drugi postulat to jest uszczelnienie granic Polski przed niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej. Oraz trzeci postulat, ochrona hodowli zwierząt w Polsce. Bo to zwierzęta głównie są konsumentem wielu zbóż i produktów rolnych, które my produkujemy. Mamy cały łańcuch, o który dzisiaj dbamy i będziemy walczyli. Proszę Państwa, trzy postulaty, nieporozumienie. Także sprostowanie, a teraz oddaję głos Sławkowi Izdebskiemu, który oficjalnie musi rozpocząć zgromadzenie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jeszcze raz potwierdzam Państwu, postulaty były, są i będą tylko trzy. Te, które wymienił tutaj kolega. Proszę Państwa, naturalną rzeczą jest, że jeżeli rząd chce zrealizować nasze postulaty, to musi wcześniej czy później zawrzeć z nami porozumienie. Z nami, z rolnikami. Dlatego to jest naturalne. Gdzieś ktoś wyrywa słowa z kontekstu, to jest naprawdę nam do niczego niepotrzebne. Proszę Państwa, witam serdecznie biało-czerwoną Warszawę, witam serdecznie wszystkich rolników, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Jest nas dużo, jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Są organizacje, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest organizacja protestu jednej grupy, tylko wszyscy razem, ruchy oddolne, organizacje, które są w Polsce. Wszyscy razem pokazujemy tą jedność, że razem, wspólnie możemy tą wielką sprawę wygrać. Wspólnie i w porozumieniu. Ale wśród nas są też inne grupy. Witam serdecznie górników z sierpnia 80 szczególnie. Brawo dla górników. Transportowców, czy też mają ogromny problem. Wspieramy Państwa, jesteśmy z Wami, musimy się trzymać razem. Pana Wójcika, kolegę tutaj Wiktora Szmulewicza, Wiesława Gryna, wszystkie ruchy oddolne, które za samoobronę oczywiście jak najbardziej i zaraz tutaj kolega będzie witał, będzie wymieniał, także marsz dzisiejszy i dzisiejsze zgromadzenie uważam za otwarte. Jesteś tam! Jesteś dzisiaj w Europie najbardziej znanym Polakiem. Prawie jak Kopernik, prawie jak Ojciec Święty. Wszyscy cię znają, tylko ze złej strony. Na to się nie godzimy.
Przyszła do nas delegacja z Sejmu, żeby przyjąć naszą delegację rolników. Szanowni Państwo, żeby była jasność. Ale co tam za... Nie mamy żadnego porozumienia z parlamentem, z rządem, z nikim z Sejmu. Nie doszło do żadnego porozumienia. Idziemy tam, żeby przedstawić nasze postulaty. A nasze postulaty... Można zostawić trzecią, drugą, pierwszą klasę ziemi nieuprawioną, która nie produkuje. To jest nie do przyjęcia. W żadnym wypadku na to zgody nie będzie. Mamy obiecane, powtarzam, wyłącznie to, że będą mogły być, że będą stworzone grupy robocze w Sejmie składające się... W niedługim czasie, bardzo szybko, ma być stworzony okrągły stół odnośnie wypracowania i że będą nam rolnicy. I chciałem wam jednoznacznie powiedzieć, szanowni państwo, bardzo mocno o was walczymy, o nas walczymy. Wcale to nie jest tak, że podpisaliśmy, nie ma żadnego porozumienia. Są postulaty. Teraz czekamy na ruch parlamentu i naszych rządzących. To, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Złożyliśmy postulaty. Nasz głos został usłyszany. Teraz, proszę państwa, ruch należy do polskiego parlamentu, na który będziemy czekać. Jeśli nie będzie... Proszę państwa, poszliśmy, złożyliśmy trzy postulaty i te trzy postulaty powiedzieliśmy, że będziemy się domagać, że daliśmy mocny autorytet, żeby pan minister rolnictwa je załatwił. I pan minister jeszcze nie wrócił. Spokojnie. I poszło mocne nasze hasło wszystkich delegacji z województw, że ma pan premier załatwić z ministrem rolnictwa i z panem Hołownią trzy punkty. Zielony Ład, zatrzymanie granicy i przestanie jakiejkolwiek likwidacji hodowli. Mało! Zobaczyli.